wydarzeń. Aleksandra Barcikowska, witam Państwa. W środowy wieczór w Filharmonii Koszalińskiej odbyła się 11. Gala Koszalińskiej Kultury. Nasz redakcyjny kolega Mateusz Prus został nagrodzony ex aequo z Zespołem Państwowych Szkół Muzycznych imienia Grażyny Bacewicz. Nagrodzony został Good Vibe Festival, jego 6. edycja, oraz koncert zorganizowany przez szkołę, a zatytułowany Poloneza Czas Zacząć. I właśnie ze mną Mateusz Prus jest dziś w studiu. Witaj. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry Państwu. Wydarzeń kulturalnych, można powiedzieć, nie organizuje się dla nagród, organizuje się z potrzeby serca, no ale to miłe, kiedy ta praca, wysiłek, na pewno dużo energii zostaje nagrodzone i dostrzeżone nie tylko przez miłośników muzyki, ale też przez władze Koszalina, radnych i całą kapitułę. Rzeczywiście, to bardzo miły moment. Po 6 latach istnienia festiwalu dostaliśmy taką nagrodę, co bardzo cieszy i rzeczywiście pokazuje, że ten festiwal się rozwija, zostaje doceniony po tylu latach i daje to dodatkową motywację i energię do tego, aby cały czas tworzyć ten festiwal. To znaczy, że on jest potrzebny w tym mieście i rzeczywiście daje takiego, w cudzysłowie, pozytywnego kopa, żeby dalej iść do przodu. Właśnie, powiedziałeś, że Good Vibe Festival doczekał się już 6 edycji, ale przypomnij naszym widzom, skąd wziął się pomysł na organizację takiej imprezy i na jakie gatunki muzyczne ty kładziesz nacisk, zapraszając artystów i planując kolejną edycję? No jakby założenia były dwa. Ja sobie tak wymyśliłem, że brakuje imprezy muzycznej, która by prezentowała zespoły świeże, zespoły debiutujące, co łączy się z tą polityką miasta, która mówi Koszalin miasto debiutów. Mamy festiwal debiutów filmowych, mamy festiwal debiutów teatralnych i nie ma festiwalu debiutów muzycznych, więc tutaj chciałem zapełnić te nisze. A jeżeli chodzi o gatunki, to chciałbym, żeby to były gatunki takie pozytywne, czyli dużo tańca, dużo energii. To daje na pewno funk, to daje soul, to daje hip-hop, czy nawet elektronika, to wszystko i jazz oczywiście, to wszystko wymieszane ze sobą i takie staram się zespoły zapraszać, czyli nie ciężkie, mocne granie, raczej takie bardziej taneczne i świeże, po prostu, żeby to były młode zespoły, młodzi artyści. Ale to nie jest taka muzyka taneczna sensu stricto, to znaczy jest to muzyka jednak trochę ambitniejsza, trochę bardziej poszukująca. Sam powiedziałeś podczas gali, że to impreza też dla koneserów. To prawda, no jednak to nie jest taka muzyka, jaką się słyszy na dyskotekach. To jest muzyka grana na żywych instrumentach, która może być dla niektórych jakąś formą, może cięższą trochę, jeżeli jest przyzwyczajony do innych brzmień, takich bardziej lekkich, rozrywkowych. Lekkich, łatwych i przyjemnych. Tak. Tutaj jednak te zespoły mają różne formy, te rytmy są często jakieś połamane, gdzieś tam te kompozycje się zmieniają, skręcają w różną stronę i rzeczywiście to może być taka muzyka dla koneserów muzycznych, dla poszukiwaczy nowych brzmień. I co nie znaczy, że nie warto przyjść na festiwal i jej posłuchać. Oczywiście, ja bardzo często spotykam się właśnie z czymś takim, że ludzie, którzy odwiedzają festiwal, nie wiedzą dokładnie, co to są za zespoły, bo ich po prostu nie znają, bo nie słyszeli o nich, natomiast już tak ufają marce, że kupują bilet, przychodzą i wychodzą zadowoleni, bo odkryli coś nowego, więc na koncerty można nie tylko przychodzić na swoich idoli, na tych, których się ma płyty w domu i których się słucha na co dzień, ale również można przyjść z ciekawości, żeby poznać coś nowego, odkryć nową muzykę i taki też jest cel tego festiwalu. Podczas wczorajszej gali na scenie towarzyszyła ci Marta Czerwińska z Fundacji Nauka dla Środowiska. Jaka jest rola fundacji w organizacji Good Vibe Festival? Bardzo duża. Ja organizowałem pierwsze edycje, znaczy pierwsze dwie edycje miałem wsparcie Centrum Kultury, później dwie kolejne edycje nie miałem żadnego wsparcia i robiłem to jako tak naprawdę jedna osoba. Indywidualny organizator. Tak, no i przy piątej edycji no już stwierdziłem, że to jest za dużo. Chcąc rozwijać, sam nie podołam. Więc poszedłem do Fundacji Nauka dla Środowiska, która wiem, że się zajmuje pozyskiwaniem środków zewnętrznych z różnego rodzaju programów europejskich. I zapytałem się, czy nie chcieliby ze mną współpracować, żeby znaleźć jakieś środki do organizacji kultury. Oni nie mieli wcześniej takich doświadczeń z kulturą. To były inne rzeczy, to były projekty miękkie, gdzieś tam
nawet inwestycje w małych miejscowościach różnego rodzaju, ale z kultury tak nie za bardzo. Ale podłapali to, powiedzieli tak, wchodzimy w to. Napisaliśmy różne wnioski, niektóre udało się pozyskać, z niektórych nie udało się pozyskać, ale to jest naprawdę nieoceniona pomoc. I gdyby nie Fundacja Nauka dla Środowiska, to na pewno ten festiwal by tak nie wyglądał. Więc chciałbym bardzo im tutaj z tego miejsca podziękować. Zresztą właśnie podziękowania są też na statuetce, bo te statuetki były dwie. Dla ciebie, tak? I dla fundacji. Czy tylko jedna? Statuetka jest jedna, ja ją pokażę do kamery. Tutaj ona jest i tutaj jest napisane, że organizator Mateusz Prus i Fundacja Nauka dla Środowiska i to jest jedna statuetka i rzeczywiście tak jest, bo można powiedzieć, że ten festiwal ma takie dwa motory. Ja bardziej myślę o artystach i o organizacji powiedzmy takiej już na froncie, nagłośnienie, próby, to wszystko. Natomiast jeżeli chodzi o całą papierologię, o wszystkie te dokumenty, no to tutaj rzeczywiście fundacja mi bardzo pomaga w tym. Założę się, że przynajmniej kilka osób z zazdrością i podziwem patrzy na ciebie i na wydarzenie, które stworzyłeś i zastanawia się, jak dobry pomysł na imprezę kulturalną wdrożyć w życie. Od czego zacząć? No, od pomysłu. Trzeba wymyślić coś, co się nie kopiuje, coś, co jest inne, bo można sobie, mógłbym wymyślić sobie festiwal debiutów filmowych, ale po co? Trzeba wymyślić coś, czego nie ma, coś innego. To jest po pierwsze. Po drugie, trzeba znaleźć odbiorców, grupę docelową i stworzyć jakąś markę, logo i po prostu promować to, tak, żeby to gdzieś funkcjonowało w przestrzeni, żeby ludzie o tym zaczęli mówić i powoli, małymi krokami osiągać cel i się rozwijać cały czas. Ale jeżeli puka się do jednych, drugich, trzecich drzwi i niestety nie udaje się uzyskać wsparcia, a tutaj okazuje się, że właśnie nagłośnienie, miejsce, to wszystko, plakaty, to wszystko trzeba zaplanować, trzeba zorganizować, to czasami tak naprawdę pomysł nasz odchodzi w zapomnienie, bo to wszystko nas przerasta. Może tak być i można się zrazić i ja też miałem ciężkie chwile, już też chciałem, były takie momenty, że chciałem to rzucić, bo rzeczywiście chodząc po przedsiębiorcach spotykam się z przeróżnymi reakcjami. Są tacy, którzy w ogóle nie chcą ze mną rozmawiać, mówią, że nie mają czasu i nie są zainteresowani. Są tacy, którzy mówią wprost, ja też ich szanuję bardzo, mówią fajnie, podoba mi się twój pomysł, ale my na przykład jesteśmy jako firma gdzieś tam nakierowani na pomoc na przykład chorym dzieciom. Ja mówię, okej, rozumiem, nie ma problemu. No i są też tacy, to jest trzecia grupa, która mówi, okej, podoba nam się to, pomożemy ci. I to jest też dla mnie fajne, bo ja wtedy takich przedsiębiorców, to nie jest tak, że ja biorę od niego pieniądze i za to opłacam tylko artystów i zapominamy. Ja staram się, żeby też tą imprezę wspólnie robić, więc się pytam, a kogo ty chciałbyś sam zobaczyć? A może chcesz, a może masz jakiś pomysł na to, jak to zrobić? Może zróbmy to wspólnie. Więc to też jest taka współpraca między takim partnerem. Zaangażowanie. Tak, tak. A imprezą. No i rzeczywiście myślę, że na przykład po tej nagrodzie, po tej statuetce będzie mi też o wiele łatwiej, ale były już takie momenty naprawdę zwątpienia, gdzie no myślałem, dokąd to idzie, to jest w ogóle niemożliwe, żeby to zorganizować, ale się jakoś zawsze w ostatniej chwili udawało. I ja chciałem tylko powiedzieć, że w porównaniu z innymi festiwalami to jest budżet po prostu mikroskopijny tak naprawdę, bo wiele rzeczy też uzyskuję za pomocą jakiejś przysługi. Ten ktoś mi na przykład przywiezie artystę samochodem, ktoś tam mi wydrukuje plakaty. To są wszystko takie rzeczy bezgotówkowe, natomiast które bardzo pomagają. Nikt, kto pracuje przy tym festiwalu, nie pobiera żadnego wynagrodzenia. Ten budżet jest spięty tak po prostu, że tam prawie guziki wylatują, ale jakoś to się spina jednak. No i się udaje, chociaż mówię, no, skala tego w porównaniu z innymi festiwalami jest to wiele mniejsza. Natomiast gdyby spojrzeć na to, jaki efekt na przykład promocyjny ma ten festiwal w stosunku do nałożonych środków, no to wydaje mi się, że ciężko znaleźć drugą taką inicjatywę. Przed nami siódma edycja Good Vibe Festival. Na jakim etapie są przygotowania? No, jesteśmy po konkursach. Udało się pozyskać dofinansowanie z Urzędu Miejskiego w konkursie kulturalnym. Czekamy na wyniki z Urzędu Marszałkowskiego. No, niestety nie udało się z ministerstwa. Nasi partnerzy też potwierdzili, ci prywatni, że chcą kontynuować współpracę, więc domykamy powoli ten budżet. Artystów też
też z artystami rozmawiamy, przygotowujemy salę. Tutaj jestem w kontakcie z panem dyrektorem Robertem Wasilewskim z Filharmonii, z którym bardzo dobrze się od 3 lat współpracuje i który nam pomaga też. Chcemy zrobić także koncerty w miejscu nieoczywistym, żeby zaskoczyć trochę mieszkańców, ale w Koszalinie. Ale w Koszalinie, ale o tym później. Natomiast też chciałbym, i to są duże szanse na to, żeby festiwal się rozrósł i także były koncerty nie tylko w Koszalinie, ale także w okolicy, w okolicznych gminach, ale też jeszcze o szczegółach później, ale fajnie jakby to było takie już regionalne. 2 festiwalowe dni? Więcej? Więcej, ja myślę, że 4, jak nie 5. Mhm. Czyli rzeczywiście impreza z roku na rok się rozrasta. No tak jest cel. Co ciebie najbardziej cieszy, kiedy myślisz o kolejnej edycji Good Vibe Festival lub wracasz pamięcią do poprzednich edycji tego wydarzenia? No wracam do takich różnych śmiesznych historii, które się działy, bo naprawdę takich anegdot jest mnóstwo i to zawsze zostaje w pamięci, takie właśnie miłe historie z zespołami, z różnymi sytuacjami w czasie prób, w czasie tego, jak na przykład dzwoni do mnie kierowca busa, który ma pojechać po artystkę na lotnisko do Berlina. No, mówimy o Nubii Garcia, tak? I dzwoni do mnie, że no wie pan, miałem wypadek w drodze na lotnisko i mam samochód rozwalony. No i już mi ręce opadły po prostu, no ale udało się gdzieś tam szybko załatwić jakiegoś busa. Wszystko się skończyło tak, że artystka nawet nie wiedziała, że coś się w ogóle cokolwiek stało. Takich rzeczy jest dużo i no też trzeba mieć, organizując taką imprezę, po prostu... Plan awaryjny. Plan awaryjny i takie nerwy ze stali. Nie można też panikować. To też uczy takich zachowań, które się przydają też w życiu na przykład. No i pamiętam koncerty oczywiście. No dla mnie to, że ktoś taki jak Nubaya Garcia wystąpiła w Filharmonii Koszalińskiej, to takie koncerty zdarzają się w tym mieście raz na parę lat. To pamiętam, jak był Jan Garbarek, wielki jazzman. Pamiętam kilka innych koncertów. Myślę, że to jest ta sama liga. Mm-hmm. Na gali powiedziałeś, że chciałbyś, żeby Koszalin promowany był przez wydarzenia kulturalne. A co dla ciebie było ważnym bądź ciekawym takim artystycznym momentem minionego roku? W Koszalinie w ogóle? Mm-hmm. No było bardzo dużo ciekawych rzeczy. Ja uważam, że kulturalnie Koszalin stoi na wysokim poziomie. No ja jestem pod wielkim wrażeniem dziewczyn z odjazdowej sztuki, bo no powiedzmy sobie szczerze, kiedy ja chodziłem do liceum, no to nie myślałem o takich rzeczach jak organizowanie wydarzeń kulturalnych. Natomiast dziewczyny mając lat po 17-18 to robią, więc ja jestem w szoku w ogóle, że im się chce i fajnie rozruszały to miasto. Jeżeli chodzi o inne wydarzenie, no to dzieje się. Cały czas festiwali przybywa, jest ich dużo, ludzie chcą na to chodzić i myślę, że nie ma co narzekać. Każdy znajdzie coś dla siebie, bo mamy i wielkie gale muzyki popularnej, na przykład w hali widowiskowo-sportowej, jak i wieczory kameralne w Filharmonii i jakieś koncerty rockowe, metalowe, więc naprawdę myślę, że jest tego dużo i wczoraj ta gala też to pokazała. Mm-hmm. A myślisz, że w Koszalinie jest jeszcze jakaś nisza, którą można by było zapełnić, która wręcz prosi się o to, żeby jakieś wydarzenie kolejne kulturalne zorganizować? No tak mi się wydaje, że tak. To znaczy ja bardzo jakby podoba mi się, oczywiście jest to bardzo nowoczesna sala Filharmonii Koszalińskiej i tam oczywiście jest najczęściej grana muzyka klasyczna, bo takie jest założenie. Mm-hmm. Natomiast jest takie połączenie, którego w Koszalinie nie mogę sobie przypomnieć, a wiem, że jest to w niektórych filharmoniach czy w takich miejscach prezentowane, takie połączenie muzyki elektronicznej właśnie z muzykami z muzyką symfoniczną. I to jest coś takiego, co myślę jest coś takie nieodkryte. Gdyby ktoś przyszedł, taki artysta, który się na miejscu dyrygenta rozstawi ze swoimi wszystkimi zabawkami elektronicznymi, a i ci muzycy za nim to wszystko jeszcze podbiją swoimi instrumentami, to jeszcze jest taka rzecz, którą z chęcią mógłbym na przykład też w jakiś sposób wspomóc, żeby zaprezentować w Koszalinie. Tak jak Imek na przykład, tak? Na przykład. Mm-hmm, bo on takie podobne rzeczy w Filharmonii Szczecińskiej robił. Tak. Mm-hmm. W Filharmonii Szczecińskiej zresztą jest taki cykl koncertów. Teraz zapomniałem, jak się nazywa, ale jest tam taki cykl prezentowany i to jest bardzo dobrze odbierane. Elektronika z muzyką symfoniczną.
Bardzo serdecznie dziękuję. Oczywiście gratuluję Ci tej nagrody. My czekamy już na kolejną edycję Good Vibe Festival. Moim i Państwa gościem był dziś Mateusz Prus, pomysłodawca i organizator Good Vibe Festival, a na co dzień wydawca i dziennikarz Telewizji Max. Bardzo dziękujemy za uwagę. Do widzenia. Dziękuję.